No jesteśmy wygrani, no co ja tu mogę dużo mówić. Well now, if it isn't the notorious Mr. Potter. Remember my name, it's Professor Snape. And I know all about you, boy. Is that a library book in your grimy little hand? Library books, by definition, are not to be taken from the library. I'll just confiscate that, thank you. As soon as my missing sloth brain is recovered, we'll start the first potions lesson. Hey, it's a piece of a map. Hold on. This is Fred and George's handiwork. The map shows there is a forgotten area around here. I wonder if it could be behind that old rusty door. The map says there is a magic word to open the door. Well, here goes. Alohomora! Wow, look! I've opened that rusty door. Come on, let's see where it leads. No okej, więc tutaj mamy kolejny wątek fabularny, mianowicie po przejściu Quidditcha pojawił się profesor Snape, który bardzo oburzony był tym, że Harry posiadał książkę dotyczącą Quidditchów. Więc co on postanowił zrobić? Skonfiskować nam książkę, mówiąc, że hej, 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 Harry, pewnie jesteś głupi, ale nie wiem, czy wiesz, książka powinna być w bibliotece, bo z reguły ona należy do biblioteki, więc ci ją skonfiskuję, dziękuję. Po czym z tej książki, jakby tą książkę przeteleportował do biblioteki, a nam dał mapę, która pozwoli nam dostać się do lochów, coś co już wam pokazywałem sesję temu. I w zasadzie to, że musimy teraz, żeby on nas przepuścił, żebyśmy mogli pójść dalej, to po prostu on musi dostać Sloth Brain. Innymi słowy, sprawdziłbym z chęcią, czy to coś nam da. Wiecie co? Ja z chęcią bym wrócił i poszedłbym w miejsce, gdzie jest Snape. Tak z czystej ciekawości, czy on będzie nam coś pierdzielił w ogóle. Zaraz tam wrócę, spokojnie. Swoją drogą możemy sobie tutaj po ten trzaskać kłódką. Dobra, starczy tego trzaskania kłódką, lecimy dalej z koksem, bo tak to ja nigdy nie skończę tej sesji. Już mamy godzinę 10, swoją drogą, a ja to nagrywam 23 września. Dzień po streamie z Raymana, Redemption, który był całkiem spoko, mi się wydaje. Aczkolwiek mogę się mylić. Nie jestem ideolo, że tak powiem. Dobra, to teraz cięcie. Ciach, ciach. No dobra, jestem z wami z powrotem. Zobaczymy, czy coś teraz nam Snape powie. Bo tutaj na 100% stoi. Tak jest, stoi. The dungeons are closed until the sloth brain is returned. Aha, fajnie, no i co, jeszcze nam coś powiesz? Stop pestering me, Potter. Stop pestering me, Potter. Stop pestering me, Potter. Dobra, zamknij łeb. Wezmę ci to, niech ci będzie. Ale myślę, że sobie zbierzemy ten cały Sloth Brain, dojdziemy sobie do lochów i oficjalnie lochy zaczniemy sobie w następnej sesji, tak myślę. Dobra, teraz wracamy do Rona, bo on tam pewnie płacze. No nie, to ten straszny korytarz. No i dobra, jesteśmy z powrotem. Wow, I bet this is where my brothers are in the Sloth Brain that Snape's after. Let's split up and have a look about.
Okej, spoko, spoko, wszystko jasne. Ja to wszystko wiem, nie musisz mi tego mówić, panie Ron. Ale zanim jednak polecimy tam za Ronem, to warto byłoby zobaczyć, co tutaj na tych tabliczkach pisze. Venomous tentacular, beware, Hagrid. Okej, tutaj jest jadowita tentakula, tak? Boże, ta tentakula wygląda tutaj okropnie. Już szczerze wolałem wygląd tentakuli w wersji pecetowej. Ja pierdzielę. Ej, ja tak teraz zauważyłem, że ja częściej wychwalam wersję pecetową niż PS1. Znaczy, lubię obie wersje, żeby nie było. Ale chodzi po prostu o to, że jednak wersja pecetowa też fajne parę aspektów graficznych tutaj wprowadziła. Wersja na PS1 też zła nie jest pod względem grafiki, bo uwierzcie mi, ja widziałem gorsze gry graficznie, jak chociażby Bubsy 3D, czy wiele innych takich tytułów na PS1. Tak więc to nie jest tak, że ja od razu, wiecie, uważam, że to jest jakieś, nie wiem, ścierwo graficzne, bo naprawdę, uwierzcie mi, są gorsze gry graficznie. I też nie ma co się spodziewać, bo to jest gra na podstawie filmu, tak więc tutaj twórcy, no, nie mieli zbyt wiele czasu, żeby się przed filmem wyrobić. Dopiero wersja na PS2 była robiona na spokojnie, bo ona wyszła tam chyba 2 lata później. 2003 rok bodajże to był. Hey, here's some puffer pods. They're great fun to throw about. I hear they make trolls sneeze too. Puffer pod patch. Good fun to throw around, Hagrid. A, czyli możemy sobie tym tak jakby rzucać, tym puff pod patch. O, i mamy z tego frajdę, bo kwiatuszki z tego wyskakują. Fajnie. No dobra, no to czas na Horklum patch. To już wiem, na czym polega. To są właśnie horklumy. Horklumps. Only approach with a Wingardium Leviosa spell, Hagrid. Tak, to są horklumpy, których musimy wyczarować, raczej wyrwać się z ziemi za pomocą zaklęcia Wingardium Leviosa. A, i radzę uważać, ponieważ one będą chciały robić coś takiego, że w momencie, kiedy ich się wyrwie z ziemi, to będą chciały na szybko te fasolki pozbierać, więc radziłbym po prostu uważać. No, jedną fasolkę mi zabrała, ale dobra, ja już myślę, że nie muszę tutaj... A, bo dobra, w sumie tak dla zasady oczyścimy tutaj teren, a co mi szkodzi? Prędzej czy później bym to zrobił, więc... Więc tą jedną fasolkę zdobędziemy tak dla zasady. W sumie to nawet dwie fasolki. To tyle. I tu jeszcze ten. Tu ten tu ile miał w sobie fasolek. Ten to jest dopiero wariat fasolkowy. No dobra, to by było chyba na tyle już. Nie wiem, czy coś jest jeszcze. One chyba będą miały tak w nieskończoność tych fasolek, co nie? Ten nie ma na przykład już. Ten miał, pamiętam, chyba jedną jeszcze. Ta. To trzeba w inną stronę. Ale ten Harry śmiesznie miga. Dobra. Ty. Wingardium Leviosa. O, widzicie, ile punktów dla Gryffindoru zgarnięte? Ha? Wszystko oczyściłem. 130 punktów dla Gryffindoru. Proszę państwa, przecież to jest zajebisty wynik. Ha? Widzicie? Ja to, kurde, przynajmniej coś nowego odkryłem, bo serio, ja czegoś takiego w swoim let's playu nie zrobiłem. Ej, to nie jest tak, że to jest jakaś ustawiona reakcja teraz z mojej strony. Uwierzcie mi, ja czegoś takiego nie zrobiłem w swoim let's playu. I to jest takie dla mnie...
Widzicie? Ja to jednak jestem wariat. Morda i wariat. Ja tu poznaję naprawdę nowe rzeczy. Serio, ja czegoś takiego nie wiedziałem, że jak zdobędziemy fasolki z tych wszystkich... czekajcie, jeszcze raz muszę sobie przypomnieć ich imię. Widzicie? To sporo jest postaci, sporo takich stworzeń, których imiona trzeba zapamiętywać. I to troszeczkę jest mi, lekko mówiąc, nie na rękę, bo potem wychodzi co wychodzi. Wiadomo o co chodzi. Wiadomo o co chodzi, bo potem wychodzi co wychodzi. One się nazywały... Horklumps. Horklumpy. Ja nawet nie wiedziałem, że z tymi horklumpami będzie coś takiego, nie? Czekajcie, jak to się nazywa ta lokacja? Forgotten Grounds. Dobra, Forgotten Grounds. Ja mówię, ja muszę sobie wiele lokacji tutaj poprzypominać. Wiele takich, powiedzmy, przejść, miejscówek, whatever. O, i Hedwiga przyleciała z listem. Harry, meet me in the dungeons. Your friend, Hermione. Dobra, mamy lecieć do lochów, spoko. No i to by było na tyle z błoni Hogwartu oraz blasku Hogwartu. Bo las też już mamy oczyszczony. O! House Cup Points. Ravenclaw. Hufflepuff. Slytherin. Czy jak wyprzedzili 136 punktów? Gryffindor. A my 130. Gryffindor are in the lead on house points. The race for the house cup is heating up. No tam, no teraz na razie mistrzostwa domów muszą być odstawione na bok, dlatego że teraz będziemy skupiali się, jakby to można powiedzieć, na kolejnym akcie gry, bo to już drugi akt gry zakończyliśmy w tym momencie. Za chwilę będziemy rozpoczynali trzeci akt gry. Jednak zanim polecimy na trzeci akt gry, to po prostu polećmy do Freda i George'a. Well done. You've got enough blue every flavor beans. Mmm, blueberry pie, my favorite. Thanks, Harry. The password for the grounds portrait is Catweasel. Watch out for Snape, Harry. He shows up when you least expect him. Więc mały plot twist. Dowiedzieliśmy się, że Fred uwielbia niebieskie fasolki, ale nie wyjaśnił, co to był za dokładnie smak, tylko po prostu, lubię niebieskie fasolki. Wiesz, o co chodzi? No i hasło do portretu to jest Catweasel, więc teraz lecimy sobie wykorzystać te hasło. Żegnaj, chatko Hagrida. W sumie to jeszcze do niej wrócimy, ale nie będziemy już mieli tutaj misji w żadnym lesie. Chociaż nie, będziemy mieli później w innej części tego lasu, ale to jest część, która w zasadzie nie można się do niej dostać normalnie, tak jak teraz sobie chodzimy. Po prostu nie możemy się do niej dostać i już. Ale ta część lasu i błonia Hogwartu można powiedzieć, że oficjalnie pożegnaliśmy, bo już tutaj żadnej misji nie dostaniemy. Szkoda. Catweasel. Well done, young Gryffindor. That is indeed the correct password. I guess I'll have to open up for you now. A tutaj na nas czeka karta kolekcjonerska. Albus Dumbledore.
No to co? To możemy sobie teraz wcisnąć folio magii i zobaczymy, co tutaj ciekawego nam przyniesie folio magii. Swoją drogą, bardzo ładnie wygląda ta miejscówka. Szkoda, że tutaj nie było żadnego poziomu. Chociaż to mi się wydaje, że to jest asata z jakiegoś wykasowanego poziomu. Że coś miało być podobnego do... tak jak było z tymi zadaniami u Profesor Sprout w wersji PC-towej. Że wiecie, tam trzeba było zebrać te gwiazdki zadań. Coś mi się wydaje, że coś podobnego miało być w wersji konsolowej. W sensie wersji na PS1. Ale dobra. Lecimy z koksem. Zobaczmy, co tam ciekawego dzisiaj zdobyliśmy w folio magii. Albus Dumbledore, currently headmaster at Hogwarts, considered by many the greatest wizard of modern times. Professor Dumbledore is particularly famous for his defeat of the dark wizard Grindelwald in 1945. For the discovery of the 12 uses of dragon's blood and his work on alchemy with his partner Nicholas Flamel, Professor Dumbledore enjoys chamber music and ten-pin bowling. Okej, okay, widać, że Albus Dumbledore miał jeszcze powiązania z Nicolasem Flamelem, postacią, która pojawiła się w Komnacie Tajemnic, więc proszę tutaj nie spoilerować, co i jak. Hengist of Woodcroft, medieval, dates unknown. Driven away from his home by Muggle persecutors, Hengist is supposed to have settled in Scotland. This is where he founded the village of Hogsmeade. The Three Broomsticks Inn is alleged to be Hengist's old home. Więc jeżeli chodzi o... Czekajcie, jak on miał? Jeszcze raz. Posłuchajmy sobie tam tego. Hengist of Woodcroft. No to on miał dosyć ciekawe czasy, bo z tego, co tutaj Harry przedstawia, to on reprezentował właśnie Mugolów i pochodzi on z Szkocji, tak? Tutaj jeszcze później zaczął interesować się miotłami i w swoim starym domu je chyba naprawiał, coś takiego? Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Być może nie. Być może tutaj dam jakby... jakieś wytłumaczenie, jak ja to mniej więcej teraz w trakcie montażu, bo prawdopodobnie w trakcie montażu robię krótki research o co chodzi z tą postacią. Salazar Slytherin, medieval, dates unknown, co-founder of Hogwarts. Ale to już było, czekajcie. Salazar Slytherin, medieval, dates unknown. Newt Scamander, 1897 to present. Celebrated author of Fantastic Beasts and Where to Find Them. No, Newt Scamander, no to tutaj widać, że żyje po dziś dzień. Tak więc ładnie. Morgan Le Fay, medieval, dates unknown. King Arthur's half-sister, dark sorceress, enemy of Merlin. Ta oto kobieta, czyli Morgan Le Fay, tak? Morgan Le Fay, o, muszę tak wolniej trochę czytać. Więc ta oto kobieta, czyli Morgan Le Fay, jest siostrą króla Artura. Dark sorceress, enemy of Merlin. Mroczną czarodziejką, innymi słowy. Derwent Shimpling, 1912 to present. Ate an entire venomous tentacular for a bet and survived. Though it's still purple. Derwent Shimpling, on jest odpowiedzialny za jadowite tentakule. W sensie, że on tam wymyślił chyba jakieś lekarstwo na jadowitej tentakuli czy coś takiego. Cornelius Agrippa, 14. No dobra, no to teraz. Pozostaje nam tylko to. I'm feeling a bit off color, don't you know? So I'll just get back to sleep. A i ta kobieta sobie poszła spać teraz. Okej. Okay. Tak też można. Więc teraz wracamy do Hogwartu, lecimy do lochów i tam kończymy naszą sesję. I kończymy zarazem akt drugi. W sumie to akt drugi już zakończyliśmy, ponieważ punkty Gryffindoru zostały wbite, więc teraz czas na akt trzeci.
Akt trzeci to jest właśnie lochy. A po lochach zaczynamy akt czwarty, czyli góra Hogwartu. Później akt piąty i akt szósty. Ta gra ma 6 aktów, z czego są one dosyć krótkie. Jak sami zresztą widzicie, bo gra nie jest długa. Tę gierkę da się spokojnie przejść w 4 godzinki. No coś takiego, w 4 godzinki. No dobra, zobaczymy, co teraz zrobisz, Ron, bo tutaj na razie tak odważnie idziesz ze mną do Snape'a. Then again, maybe I'll just wait here. Snape gives me the willies. Ej. Potions class later, Harry. I'm going to have a look around. I'll meet you in potions class later, Harry. I'll meet you in potions. Dobra, musiałem się upewnić, czy czasem żadnego jeszcze innego dialogu nie tutaj w naszą stronę nie powie, ale czemu on stoi? Czemu on chce, żebym tylko ja sam szedł? Ah, Potter has found the sloth brain. Was it clever hunting or a thief's guilty conscience? So where was it, Potter? Within your own head? Bring it to class. Okej. I Ron już zniknął. Zdążył uciec, tak? Spoko. To fajnie, że sobie uciekł. My za ten czas wchodzimy do lochów. Ten ekran ładowania również mnie kiedyś przerażał, bo to w ogóle wygląda tak, jakby zaraz za tych krat miał jakiś troll czy jakiś inny ogr wyskoczyć. Zostałem zamknięty w lochach, no nie! Nie, no dobra, nie ma co tutaj panikować. Tutaj kończy się nasza przygoda i nasza dzisiejsza sesja. Zobaczmy, ile procent wbiliśmy dzisiaj, bo jestem aż sam ciekaw, nie powiem, że nie. Ładny wynik. Ładny wynik. Dobrze, moi kochani, to by było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że jestem informatywny i w sposób ciekawy prowadzę ten let's play. Napiszcie w komentarzu, jak wam się ogląda Harry'ego Pottera na PS1 i czy lubicie tę grę, czy w ogóle lubicie tę wersję gry względem wersji PC-towej. To by było na tyle, jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji. Oczywiście kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. A my widzimy się w kolejnych odcinkach i nie tylko, i również zachęcam do wbicia na grupę na Facebooka, Discordy, linki są pozostawione w opisie. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć i adios!